Świat jest zdecydowanie urokliwy, niemniej jednak jest skażony osobami budzącymi lęk. To jednostki, które popełniły niewyobrażalne zbrodnie i dokonywały makabr na swoich ofiarach. Nie są oni w stanie funkcjonować w społeczeństwie, więc zostali zamknięci w zakładach karnych. Sposób, w jaki funkcjonują w więzieniach, powoduje prawdopodobnie strach i obrzydzenie w oczach strażników. Jakby nie patrzeć, ludzie chroniący takie jednostki muszą mieć nerwy ze stali. Codzienne komunikowanie się z tak zdemoralizowanymi osobnikami nie należy do najłatwiejszych rzeczy. Jason Barnum to skazaniec znany również jako Abel. Mężczyzna od dawna przyciąga znaczne zainteresowanie wśród osadzonych oraz w mediach społecznościowych. W głównej mierze dzięki swojemu unikatowemu wyglądowi, ale także przez kryminalną przeszłość. Jego nietypowy pseudonim wynika z wytatuowanej lewej gałki ocznej. Jason pochodzi z biednej rodziny. Sam mówił, że dorastał w środowisku pełnym narkotyków, przestępczości i przemocy. Nie podając szczegółów na temat swojego dzieciństwa. Wiadomo jedynie, że urodził się w stanie Alaska, w Stanach Zjednoczonych. Barnum został oskarżony i skazany za szereg przestępstw, w tym kradzież, fałszerstwo i usiłowanie zabójstwa oficera policji. Jason był osobą uzależnioną od narkotyków, a jego nałóg przyczyniał się do popełniania przestępstw. Mężczyzna przyznał się do winy i został skazany na 22 lata pozbawienia wolności. W chwili, gdy umieszczono go w zakładzie karnym, był nie tyle co groźnym, ale bardzo zdemoralizowanym skazanym. Służby, które nadzorowały Barnuma, często wyrażały swoje zaniepokojenie. Jego niepokojący wygląd, w połączeniu z jego historią, uczyniły go jednym z najbardziej niebezpiecznych więźniów w kompleksie Anchorage. Co jednak warte jest podkreślenia, Barnum podjął starania nad zmianą swojego życia. Głośno wyraża żal z powodu swojego niszczącego uzależnienia i decyzji, które podjął na wolności. Napisz w komentarzu strażnik, a w zamian przypniemy ci serduszko. Andrzej Cikatiło to radziecki seryjny morderca, znany jako rzeźnik z Rostowa. Mężczyzna został oskarżony o 53 zabójstwa w latach 1978-1990. Cikatiło urodził się 16 października 1936 roku w Jabłczynie, we wsi na terenie dawnego ukraińskiego SSR. Jego kryminalne życie rozpoczęło się w 1978 roku. Najczęściej wybierał młode, bezbronne osoby, uciekinierzy, sieroty, osoby poszukujące podwózki lub pracy. Cikatiło zdobywał ich zaufanie, zwabiał w ustronne miejsce, a następnie dokonywał swoje niewyobrażalne zbrodnie. Jego metody były surowe i groteskowe, a charakterystyczne okaleczenia zawsze świadczyły o jego udziale, co przyczyniło się do nadania mu pseudonimu Rzeźnik z Rostowa. W szale zabijania był nieco ponad 12 lat, zabijając co najmniej 53 osoby, chociaż prawdziwa liczba mogła być wyższa. Od wczesnych lat 80. władze sowieckie zauważyły niepokojący wzrost liczby odnajdywanych trupów. Pomimo pełnego zaangażowania, śledztwo było skomplikowane z powodu biurokracji, braku ekspertyz kryminalistycznych oraz oporu władz sowieckich wobec akceptacji istnienia seryjnego mordercy. Cikatiło dwukrotnie został aresztowany, ale za każdym razem wypuszczano go z powodu braku dowodów. W 1990 roku, kiedy został dostrzeżony przez tajnego agenta, opuszczając las, został na dobre aresztowany. Dowody kryminalne i jego ostateczne wyznanie przesądziły o jego winie. Proces rozpoczął się w kwietniu 1992 roku, przyciągając ogromną międzynarodową uwagę. Cikatiło podczas trwania procesu był trzymany w klatce dla zapewnienia bezpieczeństwa. Przyznał się do 56 morderstw, ale osądzono go tylko za 53. W październiku 1992 roku uznano go za winnego, a 14 lutego 1994 roku wykonano na nim wyrok przez strzał w tył głowy, co było typową metodą egzekucji w Rosji. Jego śmierć zakończyła jeden z najmroczniejszych rozdziałów w historii Rosji.
Prace badawcze nad życiem i zbrodniami Chikatilo trwają do dziś i są prowadzone przez kryminologów, psychologów i organy ścigania na całym świecie. Eileen Wuornos to była amerykańska seryjna morderczyni, która w latach 1989-1990 zamordowała 7 mężczyzn. Eileen urodziła się 29 lutego 1956 roku. Jej ojciec, uwięziony za pedofilię i inne przestępstwa seksualne, nigdy nie miał okazji się z nią spotkać, w więzieniu popełnił samobójstwo. Matka Eileen zdecydowała się porzucić swoje dzieci, co spowodowało, że Eileen i jej brat zostali wychowani przez dziadków od strony matki. Wychowanie Eileen nie było łatwe. Doświadczała zaniedbań oraz była seksualnie wykorzystywana, co przygotowało ją na trudne życie, które miało nadejść. W 1976 roku, podróżując autostopem, dotarła na Florydę, gdzie związała się z 69-letnim prezesem klubu jachtowego. Niestety, jej brutalne zachowanie doprowadziło do zakończenia małżeństwa. Po tym wydarzeniu Wuornos zaczęła tonąć w coraz głębsze kłopoty z prawem, podejmując się różnego rodzaju nielegalnych działań, takich jak napady, fałszerstwa czy kradzieże samochodów. Między 1989 a 1990 rokiem Wuornos popełniła serię morderstw na drogach Florydy. Jej ofiarami byli mężczyźni, których, jak sama twierdziła, wybierała wśród klientów podczas wykonywania pracy jako prostytutka. Mimo, iż na początku utrzymywała, iż morderstwa były samoobroną, konsekwentność i brutalność czynów wskazywały na inny motyw. Aresztowana w 1991 roku w barze dla motocyklistów, została przekonana przez swoją partnerkę, Tree Moore, do przyznania się do zbrodni, w zamian za uniknięcie kary śmierci. Pomimo to, oskarżono Wuornos o 6 morderstw pierwszego stopnia i po procesie, który odbił się szerokim echem w mediach, została skazana na śmierć. Wielu ludzi zastanawiało się, czy jej trudne dzieciństwo i stan psychiczny były właściwie ocenione podczas procesu. W celi śmierci Wuornos wykazywała objawy silnej niestabilności emocjonalnej. Często zmieniała swoje twierdzenia na temat swojej winy, a w 2002 roku, mimo wątpliwości co do jej zdrowia psychicznego, wykonano na niej wyrok śmierci przez zastrzyk. Rodney Alcala to amerykański seryjny morderca i gwałciciel skazany na karę śmierci. Jego ofiarami były zarówno młode dziewczyny, jak i kobiety, a okres jego zbrodniczej działalności przypadał na lata 60. i 70. XX wieku. Urodzony 23 sierpnia 1943 roku w San Antonio w Teksasie, Alcala prowadził początkowo życie niewyróżniające się niczym specjalnym. Jednak w 1968 roku popełnił swoje pierwsze przestępstwo, zgwałcił i usiłował zabić 8-letnią dziewczynkę. Alcala uciekł z miejsca zbrodni, ale ostatecznie został zidentyfikowany i aresztowany. Pomimo powagi przestępstwa został zwolniony warunkowo po odbyciu ułamka kary. Alcala zyskał szerszą publiczną rozpoznawalność, kiedy w 1978 roku wystąpił w odcinku telewizyjnego show Dating Game, gdzie pomimo swojej przestępczej przeszłości został wybrany jako zwycięski kawaler. Kobieta, która go wybrała, zrezygnowała z umówionej randki, twierdząc, że się go przestraszyła. Przez lata Alcala przyciągał swoje ofiary, udając profesjonalnego fotografa, oferując im sesje zdjęciowe. Wiele z później odnalezionych fotografii posłużyło jako materiał dowodowy przeciwko niemu. Jego metoda działania obejmowała brutalne ataki seksualne, duszenie i pobicie. W 1980 roku Alcala stanął przed sądem oskarżony o morderstwo Robin Samsi, 12-letniej dziewczynki z Kalifornii. Jego wyrok został początkowo unieważniony z powodu problemów z dowodami, ale ostatecznie w 1986 roku ponownie stanął przed sądem i został skazany. W 2010 roku Alcala odpowiedział za 5 kolejnych morderstw, do których dowodów dostarczyło zgodne DNA z 4 ofiarami oraz kolczyki odnalezione w wynajmowanej przez niego skrytce, powiązane z jednym z morderstw. Został uznany winnym i skazany na śmierć. Władze podejrzewają,
że Alcala mógł dokonać o wiele więcej morderstw niż te, za które został skazany. Po procesie w 2010 roku policja opublikowała ponad 100 zdjęć kobiet i dziewcząt będących w jego posiadaniu w nadziei na identyfikację innych możliwych ofiar. Rodney Alcala zmarł z przyczyn naturalnych w lipcu 2021 roku, będąc jeszcze w więzieniu. Dennis Rader to amerykański seryjny morderca, potocznie nazywany BTK lub dusiciel BTK. Mężczyzna między 1974 a 1991 rokiem zabił 10 osób w Waihicie w stanie Kansas. Pseudonim BTK został wymyślony przez samego mordercę. Skrót ten pochodzi od słów blind torture kill, co tłumaczy się jako skrępować, torturować, zabić. To właśnie te trzy słowa opisują, co robił ze swoimi ofiarami. Dennis wykazywał przerażającą skrupulatność swojej zbrodniczej działalności, śledząc ofiary przed wtargnięciem do ich domu. Następnie jego pseudonim wchodził w grę, ponieważ wiązał ofiary, torturował, a na końcu mordował. Jego ofiarami byli zarówno mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Nie miał on żadnej grupy docelowej. Mężczyzna miał dziwaczną potrzebę zwrócenia na siebie uwagi, co było widoczne w sposobie, w jaki drwił z organów ścigania i mediów. Wysyłał listy do policji i lokalnych serwisów informacyjnych, biorąc odpowiedzialność za morderstwa i podając szczegółowe informacje, które mógł znać tylko zabójca. To ostatecznie doprowadziło do wymyślenia przez niego pseudonimu BTK, który sam sobie nadał. Pomimo swojej morderczej działalności, Rader prowadził pozornie zwyczajne życie. Był żonaty, miał dwoje dzieci, był aktywny w lokalnym kościele i pracował jako urzędnik. Jego pozorna normalność sprawiła, że było jeszcze bardziej szokujące, gdy ujawniono jego zbrodnie. Zabójstwa BTK pozostawały nierozwiązane przez dziesięciolecia, a sprawa wygasła na początku lat 90. Jednak w 2004 roku Rader wznowił komunikację z organami ścigania, wysyłając listy i paczki zawierające dowody swoich zbrodni. Jego potrzeba uwagi ostatecznie doprowadziła do jego upadku. W 2005 roku odnaleziono dyskietkę, którą Rader wysłał do stacji telewizyjnej. Został zatrzymany w lutym tego samego roku i przyznał się do wszystkich 10 morderstw. W mrożących krew w żyłach zeznaniach sądowych opisał swoje zbrodnie z niepokojącymi szczegółami, nie ukazując skruchy za swoje czyny. W sierpniu 2005 roku Rader został skazany na 10 kolejnych wyroków dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego.